Czytanie na nów księżyca w Skorpionie. Witam serdecznie, kochani subskrybenci i widzowie. Dzisiaj czytanie z kart Tarota i Lenormanda na wczorajszy nów księżyca. Wczoraj był nów księżyca w Skorpionie i zobaczmy, co powiedzą karty. Jakie tematy wybierzecie i co się wydarzy. Oczywiście proszę o nowe subskrypcje. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, naciśnij na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem. Aktywizuj dzwoneczek u góry, byś dostawała codzienne powiadomienia YouTube'a o moich nowych wróżbach i filmikach. Kochani, dziękuję za piękne komentarze, za lajki. Dziękuję Wam za to, że mój kanał się rozwija, za to, że jesteście właśnie aktywni, ponieważ ja robię tematy dla Was, a Wy oddajecie mi to właśnie w komentarzach i poprzez lajki, czyli wymiana energii, nasza interakcja jest ważna dla rozwoju mojego kanału. Kochani, dzisiaj są trzy grupy. Wybierzcie jedną z tych grup. Grupa pierwsza, druga i trzecia. Wybierzcie tę grupę, która od razu Was przyciąga. Chciałam oczywiście zaprosić na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zapraszam, wróżby indywidualne dotyczą Waszych osobistych problemów i spraw, gdzie możemy głębiej wejść w tę materię, zobaczyć, jak karty pokazują tą tematykę i dają porady i wskazówki, więc zapraszam na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, więc zobaczmy dla jedynki, jaki temat, jedynko, grupa numer jeden, pokazuje się w kartach Król Buław. Wow. Król Buław to oczywiście, kochani, osoba bardzo namiętna, ognista, charyzmatyczna. Jakiś widocznie mężczyzna, który zawraca Wam w głowie, który zawraca Wam czas, głowę i tak dalej, Wasze myśli. No, jest to osoba bardzo, bardzo, bardzo seksualnie aktywna. No, osoba o dużym pożądaniu, o dużej aktywności, aktywności w ogóle ogólnej, jak i aktywności seksualnej. Tutaj duże pożądanie, duża namiętność, energia, po prostu no, duży witalizm, tak? Więc mamy tutaj osobę, która jest naprawdę bardzo energiczna, pewna siebie, która, no nie wiem, walczy o coś bardzo ogniście, tak? No tutaj ta buława to oczywiście symbol falusa, czyli ogniście, widzicie, zaogniony facet, który ma dużą potencję, który przede wszystkim tutaj walczy, tak, o jakieś sprawy seksualne, piękny mężczyzna. Także zobaczmy, co karty pokażą na ten temat. Zawraca Wam on w głowie lub, nie wiem, jesteście w nim zakochane, w takiej osobie, w takiej energii, więc zobaczmy, jakie wskazówki mają karty na ten temat. Proszę o radę i porady dla grupy numer 1. Proszę o radę i porady dla grupy numer 1. Proszę o radę i porady dla grupy numer 1. Proszę o radę i porady dla grupy numer 1. Tutaj jest jakaś niepewność, tak? Jakieś komplikacje, które są być może z tym właśnie partnerem, z tą osobą, a zakończyliście być może ten związek, ponieważ jest jakaś niepewność, zwątpienie, wow. Być może jakaś osoba trzecia, która się tutaj wplątała, kochani.
No przede wszystkim są tutaj widoczne duże komplikacje, zdenerwowanie, presja czasu, tak? Nie wiem, z czasem chcecie jakieś rozwiązanie tej relacji. Chodzi tutaj być może o jakąś dwulicowość, jakaś, nie wiem, niezdecydowanie właśnie, ponieważ tutaj jest dużo komplikacji, dużo trudnych, różnych zawikłań, zawirowań, tak? Nie widzicie wyjścia z sytuacji, nie widzicie rozwiązań tego i być może zakończyliście tą relację. Zakończyliście, ponieważ tutaj była niepewność, czy ta osoba nie gra na dwa fronty, czy ta osoba nie ma innej jakiejś tutaj, nie wiem, no kochanki, czy rywalka jakaś tutaj widzę, konkurentka, jakaś kobieta w waszym wieku o ciemnych włosach lub młodsza, która się na trzeciego wtrążala w wasz związek, tak? I poprzez to truje waszą relację, jakieś tej komplikacje, zawikłania, opóźnienia. Ten facet być może, uwaga kochani, w miesiącu teraz, w listopadzie, no w najbliższych dniach, tak? Uwaga tutaj na właśnie osoby trzecie, które się być może plątają w wasz związek i proszę rozmawiać, wyjaśniać tutaj, o co chodzi, tak? Co to za komplikacje? No być może jest to relacja, która opiera się tylko na seksie i nie widać jakiejś stabilności. Ten facet sobie być może nawet tutaj żongluje dwoma kobietami, tak? Czyli jesteście wy, jest jakaś inna kobieta. Przez to są właśnie problemy w waszej relacji, problemy, gdzie nie widzicie wyjścia. No nie daj Bóg, jest to facet żonaty, tak? Także być może jesteście tylko jego ognistą seksualną przygodą, gdzie on ma tutaj jakąś partnerkę i przez to są jakieś zawikłania, problemy, no nieumiejętność wyjścia z sytuacji, tak? Bo on jest właśnie związany. Także tutaj macie jakby przez to wszystko chęć końca tej relacji, czyli chęć zakończenia tej relacji, ponieważ ta niepewność i tutaj te takie dwoistości, tak, dwoiste sprawy są jakby nie do wytrzymania. No przede wszystkim rozmowy, bo jest niepokój, jest frustracja, jest nerwowość. Rozmowy, które powinny wyjaśnić tutaj wasze problemy w najbliższych dniach, są potrzebne, absolutnie ważne rozmowy między wami. Właśnie jeśli facet sobie tutaj zagrywa nieuczciwie z wami, to proszę stematyzować to, tak, żeby się wreszcie być może jakoś zdecydował lub określił, zdefiniował, ponieważ na razie jest to wszystko zawikłane, zakręcone i nie widać jakiegoś takiego racjonalnego wyjścia z sytuacji. Także kochani, no oczywiście jeśli jesteście jego seksualną, tylko ognistą przygodą, jeśli wam to odpowiada, jest to przyjaźń plus lub romans na boku, no to oczywiście możecie to ciągnąć, ale nie widzę tutaj zadowolenia, raczej frustrację, niepewność, lęk, chęć zakończenia tego, więc nie widzę tutaj szczęścia tak naprawdę. Więc proszę zastanowić się właśnie, jak wyjaśnić tutaj te wasze sprawy w najbliższym czasie. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to smutek. Smutek po zakończeniu czegoś, smutek, być może niezdecydowanie, niejasność sytuacji, wspominanie, piątka kielichów. Kochani, piątka kielichów to jakieś rozczarowanie, piątka kielichów, rozmyślanie, smutek, żal, strata, rozpacz, tak? Po czymś, co się zakończyło, skończyło, rozlało, no, trzy kielichy się rozlały, wspominacie, coś się właśnie zakończyło metaforycznie, dwa kielichy stoją jeszcze pełne, ale jakoś nie wierzycie, że to się może udać, że to ma sens. Tu jest, no, karta pełna rozpaczy. Zobaczmy, kochani, rady i wskazówki Lenormanda. Proszę o rady i wskazówki Lenormanda dla grupy drugiej. Proszę o rady i wskazówki Lenormanda dla grupy drugiej. Proszę o rady i wskazówki dla grupy drugiej. Proszę o rady i wskazówki dla grupy drugiej.
jakaś fałszywa tutaj sytuacja, nieuczciwość, jeśli chodzi o sprawy związkowe. No, tutaj coś, co trzeba zaobserwować, przeanalizować, przemyśleć, ponieważ, o, jest jakaś zdrada, rzeczywiście komplikacje, wow. Jednak wierzycie w to, że sprawy mogą się jeszcze uleczyć, rozwinąć pozytywnie, znaczy rozmyślacie nad tym, natomiast jest tutaj jakaś osoba toksyczna. Chodzi tu o jakąś osobę nieszczerą, która być może kłamie lub zdradza, lub jest nieuczciwa, tak? Jest egoistyczna. Także tutaj o tej osobie, która właśnie nie gra z Wami szczerze, tylko wyrafinowanie, Was być może tutaj oszukuje, wykorzystuje. No, karta ta i ta, czyli fałsz, nieszczerość, nieuczciwość, kłamstwa, intrygi, maskowanie się, nieuczciwa twarz, tak? Nieautentyczna. Więc tutaj, jeśli chodzi o sprawy związkowe, jest jakiś fałsz, jakaś zdrada, coś się przez to zakończyło. Myślicie, analizujecie, przemyślacie, tak, co jeszcze z tego będzie. No dlatego ta karta smutku, absolutnie to, kochani, pasuje. Karta rozczarowania, smutku, żalu, rozpaczy, po czymś, co się tutaj poprzez jakąś kobietę, rywalkę, konkurentkę zakończyło, tak? Kobieta, która jest bardzo, nie wiem, jakaś też intrygancka, która być może tutaj właśnie się w Wasz związek wkręciła i jest no, osobą trzecią, czyli trzy osoby w związku. Być może przez to, właśnie przez tą kobietę doszło do zdrady, kłamstw, różnych intryg. Natomiast Wy patrzycie, rozmyślacie, przypominam tą kartę, tak, rozmyślania, wspominania, rozmyślacie, co można jeszcze zrobić, by uratować ten związek, by się wszystko jeszcze wyjaśniło, potoczyło wszystko dobrze, tak? Chcecie uzdrowić tą relację, umocnić tą relację, chcecie to wyleczyć, chcecie, by była ta relacja jeszcze silna, chcecie następnej szansy w tym związku, pomimo, że musicie uważać, ponieważ ta osoba, w której jesteście zakochani, jest jednak tutaj bardzo fałszywa, nieuczciwa, nie gra z Wami szczerze, więc proszę, karty ostrzegają Was, ponieważ doszło tutaj rzeczywiście do kłamstw, nieuczciwości, więc proszę zastanowić się bardzo dobrze nad strategią działania, nad dobrym planem, tak? Ponieważ jest tutaj dużo cierpienia i rozczarowania i rozpaczy, więc te sprawy trzeba wyjaśnić. No pomimo, że karty tu pokazują dobry przebieg, dobre rozwiązanie, jeszcze jedną szansę, tak? Powrót tego mężczyzny, powrót tej osoby, właśnie z przeszłości, gdzie tutaj została ta relacja zakończona poprzez jakąś zdradę, kłamstwa. Pomimo to przemyślcie, miejcie dobry plan działania w najbliższym czasie. No dzisiaj dużo negatywizmu w tych kartach, zarówno w pierwszej grupie, jak i w drugiej. Jestem teraz ciekawa, co pokaże grupa trzecia, kochani. Zapraszam grupę trzecią. Dla grupy trzeciej to karta czterech pentakli. Karty czterech pentakli, czyli czterech monet, kochani, mówią o tym, by trzymać się swoich dóbr, by nie rezygnować ze swoich jakby tutaj dóbr, wartości, reguł, priorytetów, tylko trzymać się właśnie tego, co macie, co zdobyliście, co zapracowaliście, co posiadacie, tak? Jest tutaj, no ta karta też mówi, że kurczowo się trzymacie tego, co posiadacie, że kurczowo trzymacie się swojej stabilności. No czwórka to liczba mówiąca o stabilności, bezpieczeństwie, czyli trzymacie się na pewno swojego bezpieczeństwa, swojej stabilności, egzystencji stabilnej, którą sobie wypracowaliście. No niestety ta karta mówi również w negatywnym znaczeniu o karcie skąpca. Być może jesteście trochę skąpcy, nie chcecie po prostu tutaj inwestować w coś lub wydawać, tylko trzymacie się egoistycznie swoich różnych przekonań i dóbr i być może no, troszeczkę egoistycznie, no ale ta karta ma również oczywiście zalety. Czwórka to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo osoba taka, która ceni sobie stabilność, właśnie coś stabilnego.
Więc stabilność, bezpieczeństwo, dobra egzystencja, którą sobie tutaj zapracowaliście, jest na pewno najważniejsza dla tej karty. Zobaczmy, jakie są przestrogi lub wskazówki kart. Proszę o wskazówki kart dla grupy trzeciej. 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 Proszę o wskazówki dla grupy trzeciej. Matko, dzisiaj wychodzą naprawdę bardzo, bardzo jakieś takie negatywne karty. No, nów księżyca mówi również o tym, by oczyszczać różne negatywy, tak? Wszystko, co złe, także tutaj właśnie dużo wychodzi negatywów, które trzeba oczyścić. Jakieś kontakty, jakieś tajemnice, kłamstwa, zawiłości tutaj, obciążenia, być może nałogi, fałsz, zdrada, niejasne sprawy, nieklarowne, będą tutaj mogły się rozwinąć. Jest pod szczęśliwą gwiazdą coś, czyli te wszystkie problemy, niejasności się dobrze ułożą. Tutaj jakieś skomplikowane sprawy jako temat, zawiłości, no, brak rozwiązań, brak klarowności spraw z czasem się powinny jakoś dobrze rozwiązać, przynieść szczęście. Trzeba się zdecydować na coś. Tu chodzi o jakieś kontakty z kimś. Niemniej jednak tutaj są jakieś tajemnice i obciążenia, kłamstwa, być może nałogi, o których nie wiecie, być może jakaś inna kobieta, o której nie wiecie, być może jakieś inne problemy, które właśnie tutaj powodują bardzo dużo obciążeń, zawiłości, tak, komplikacji. No, poprzez to te kontakty są jednak nieszczere. Za dużo tajemnic, za dużo tutaj komplikacji, zawiłości właśnie są nieszczere. Ktoś nie gra z Wami uczciwie, nie pokazuje uczciwej, autentycznej twarzy, tylko sprawy są niejasne, nieklarowne, dużo problemów, dużo negatywnych myśli, dużo negatywizmu, dużo obciążeń właśnie, które tutaj na tych kontaktach, czyli kontaktach z jakąś osobą, czy z osobami tutaj są. Też przestroga przed fałszywymi ludźmi, fałszywymi właśnie kontaktami, fałszywymi spotkaniami, fałszywymi przyjaciółmi, czy znajomymi, czy fałszywymi ludźmi po prostu, tak? By Was nie okradli, nie oszukali, trzymać się swoich właśnie tej dóbr i wartości. Natomiast te komplikacje, te niejasne sprawy, te różne fałsze, które tutaj bardzo, bardzo są wyraźne, wyjaśnią się w najbliższych dniach, czyli tu jest szczęśliwa gwiazda, coś się wyjaśni lub coś wyjdzie na jaw, jakieś kłamstwa, jacyś fałszywi przyjaciele lub fałszywy partner, który coś tutaj kombinuje, tak? Nie wiem, czy Was zdradza, czy kłamie, czy ma jakieś tej nałogi, tutaj się coś wyjaśni, coś wyjdzie na światło dzienne, na jaw, coś się dowiecie być może w najbliższym czasie i być może te komplikacje właśnie przez to się tutaj wyjaśnią. Lub jeśli macie za dużo jakichś problemów w tej chwili, jeśli chodzi o Waszą stabilność, tak, o Wasze tutaj sprawy różne, bezpieczeństwa, stabilizacji, egzystencji, to coś się tutaj wyjaśni. Jeśli pytacie być może o nową pracę, no bo to też jest stabilność, tak, nową pracę, nowy kontrakt, no to są jakieś tutaj bardzo duże problemy, być może zawiłości, nie wiem, jakieś intrygi, fałszywi ludzie, być może zakończony był Wasz kontakt, Wasza praca, natomiast jeśli będziecie mieli jakieś dobre, pozytywne kontakty, to się sprawa może wyjaśnić, możecie dostać jednak nowy kontrakt lub przedłużenie kontraktu, coś będzie tutaj pod szczęśliwą gwiazdą, czyli jest jakieś wyjaśnienie sytuacji. Taka mi naszła jeszcze tutaj sugestia. Dziękuję wszystkim, kochani, wszystkim trzem grupom, wszystkim widzom, subskrybentom, proszę o nowe subskrypcje. Dziękuję serdecznie, życzę Wam pięknego, najbliższego czasu, wyjaśnienia wszystkich spraw. Bardzo dużo komplikacji w trzech grupach. No, specyficznie tutaj wyszło, że pokazała nam się w każdej grupie karta żmii i karta chmur, prawda? Czyli dużo komplikacji, dużo różnych problemów do wyjaśnienia, być może nawet nieuczciwości, nie wiem, zdrady, kłamstw. Też często nam się pokazywała karta mask, czyli rzeczywiście kłamstwa. No uwaga, dużo macie do wyjaśnienia, kochani.
No ale w nowiu księżyca właśnie oczyszcza się z tych negatywizmów, z tych wszystkich problemów, więc róbcie afirmacje z czarną świecą lub szarą świecą, oczyszczajcie wszystko, co negatywne. Zapraszam do wykorzystywania moich filmików do tego. Pod playlistą Rytuały znajdziecie moje właśnie afirmacje, rytuały na nów księżyca. Proszę z moim filmikiem oczyszczać się, oczyszczać wszystkie negatywizmy z Waszego partnerstwa, z Waszego życia, odcinać, oczyszczać. Zapraszam do tych rytuałów, wykorzystujcie mój kanał, moje filmiki do tego. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.